czy jestem zawieszony i nie powinienem głosować, bo ja nie wiem, czy mam prawo głosować, wypowiadać się. I bałem się tego, że za chwilę dyskusja odbędzie się, czy pan Adamus ma prawo być na sali. Bo w ten sposób wyprowadzili mnie z zarządu, to znaczy wyprosili. Pan Drobniewski, pan Hańderek powiedzieli, że nie ma prawa być na zarządzie nagle. Nie, na trzech zarządach już nie jestem. 17 grudnia wyprosili mnie z zarządu, na którym byłem pełnoprawnym członkiem zarządu PZPN według statutu i prawa Polskiej Rzeczypospolitej. Czyli pan jakby nie rezygnował sobie? Nie rezygnowałem. 5 grudnia wycofałem rezygnację, więc jak można 17 grudnia przyjmować moją rezygnację? Czy dzisiaj pan liczy na to, że to, ta sprawa się jakoś wyjaśni, tak? Nie, ja rezygnuję. Ja chcę tylko uświadomić, jak wygląda piłka naprawdę od wewnątrz. Bo cały czas pokazujemy od zewnątrz, kibice płaczą, rząd płacze, społeczeństwo płacze, a od wewnątrz to jest jeszcze gorzej. Czyli tak jak mówię, przychodzą i na przykład, dlaczego pan Listkiewicz odszedł? Bo ja też słyszałem od pana Listkiewicza naokoło, że został przymuszony do rezygnacji. Jak się odbywają te rezygnacje? Jakimi prawami się rządzą wybory? 72 kolesi się dobiera i wybiera co chce, cały Śląsk. Ja jestem jedynym człowiekiem z Warszawy. Jak PZPN może pracować, jeżeli nikogo nie ma na korytarzu z Warszawy, który by urzędował oprócz sekretarza generalnego? Może mi pan powiedzieć? Bo ja nie rozumiem instytucji, która ma wszystkich członków poza i spotyka się raz na miesiąc. Raz na miesiąc jest zarząd. To jak ona steruje organizacją, że się chwali, że 600 tysięcy członków ma, to pan pozwoliłby sobie na to, żeby miesiąc budynek stał pusty i urzędnicy urzędowali? Bez zarządu, bez nikogo? No panowie, przecież to jest naprawdę... Ja miałem bardzo dużo pretensji do tego, co wyprawia pan Palikot, ale pewne granice zostały przekroczone we wszystkich już. Stoi pan Hańderek. Przecież pan Hańderek odszedł z Komisji Dyscypliny z powodu tego, że to jest były agent. I teraz jest przewodniczącym komisji rewizyjnej, który mnie wyprasza. Dziękuję bardzo.